Nazywam się Alicja Tomczak, należę do klubu Amazonek, jestem związana z onkologią i pochodzę ze Wrześni. Bardzo mi się podobają takie warsztaty, najbardziej mi się podoba to, że mogłam zabrać swojego męża, bo to, że ja jestem chora, to nie jest może takie, no wiadomo, ja też to przeżywam, ja muszę się leczyć i wszystko, ale on jako osoba taka postronna, związana ze mną, nie umie się z tym poradzić, nie wie, jakby mi pomóc w razie czego. A takie właśnie spotkania, one otwierają nas wewnętrznie. Ta druga osoba, on przyjechał, mój mąż, taki zestremowany, a teraz sami widzicie, jest wodzirejem, otwiera się, ze wszystkimi rozmawia, żartuje. Widzi, że ludzie chorzy cieszą się życiem, nie tylko myślą o chorobach. I dlatego jestem bardzo zadowolona i właśnie polecałabym właśnie takie warsztaty, które można zabierać sobie bliską osobę, które jej pokazać, że pomimo choroby można się cieszyć, można żyć, można jednym drugiemu pomagać. I nie to, że muszą być leki, szpitale, tylko to, co mamy w środku. Bo to, co mamy w środku, jak wydajemy na zewnątrz, daje więcej ciepła i więcej nieraz pomocy, niż jeżeli łykniesz szabletkę, mówiąc skrótowo. No są potrzebne takie warsztaty i polecałabym wszystkim, żeby, jeżeli są gdzieś organizowane, żeby uczestniczyli w nich. Nieważny jest wiek, nieważne jest zaawansowanie, tylko po prostu to jest oderwanie. Ja tu jak przyjechałam, nawet wyłączałam telefon na stałe i zostawiam go w domku, żeby po prostu cieszyć się tą ciszą, spokojem, tym towarzystwem. Tu ludzie są otwarci, pogodni, nie pozamykani, nie wystraszeni, chociaż na początku każdy wie, że jest spięty w środku, nie? Ale z biegiem czasu się otwieramy i my to ciepło i to otwarcie wyniesiemy na zewnątrz. I może nawet nieświadomie możemy komuś tym pomóc. Ja to tak odczuwam. Te warsztaty bardzo mi się podobały ze względu na to, że one były tak, nie tylko ruchowo, ale też i muzycznie podstawione i przez to, że na przykład taniec wpływa na całą kondycję ciała, a poprzez taniec możemy też pokazywać siebie od wewnątrz. Jacek to tak fajnie poprowadził, no mamy przykład tu tych odgłosów, jak on potrafi wciągnąć wszystkich uczestników taką wspólną zabawę. I to nie musi być, że sztywno trzymiemy się tam kroków, czy nie ma ktoś głosu, czy coś. Każdy ma głos, każdy potrafi tańczyć i każdy może brać w tym udział. Nie tylko się wewnętrznie, ale i zewnętrznie, tak byśmy się rozluźniali, wyciszali, wyspokajali, pomimo wydajemy takie dźwięki, jak słychać, nie? Jak ja zachorowałam, nie zdawałam sobie sprawy, jak to na niego wpływa, więc jak tak troszkę doszłam do siebie i zaczęłam go z boku obserwować, to on się po prostu pogubił. On się pogubił, on nie wiedział, co ma robić, no niby się słyszy o tym raku, o tym wszystkim, ale spotkać się z tym w rzeczywistości to jest całkiem dwie inne rzeczy. I on po prostu, no nie wiedziała mi pomóc, nie? No niby się starał, ale to nie było to, nie? Więcej ja go uspokajałam niż on mnie. I dlatego jak go zabieram, lubię go zabierać na takie warsztaty. Byliśmy już tu kiedyś w Sierakowie. Były warsztaty właśnie na temat masażu typowo onkologicznego związanym z moim przypadkiem. I on był bardzo zadowolony z tego, bo było tłumaczenie, jak może nam pomóc, jak może nas zrozumieć, jak odnosić się do nas, żebyśmy czuli taką swobodę, żebyśmy się nie wstydziły, no bo to zawsze do kobiety jest trochę takie przykrenie. No i jak on może to z innymi ludźmi na zewnątrz o tym rozmawiać, nie? Tak samo jak tu go zabierałam, to też, gdzie mnie ciągniesz, co ty znowu wymyślasz? Ale w pierwszej chwili był trochę taki zestremowany tego, a teraz się otworzył, wyciszył się, całkiem się inaczej zachowuje. I na pewno stwierdzam, że to o dużo więcej daje jemu
niż mi. Bo on, jeżeli on się czuje do stosunku swobodnie, dobrze i wie, co, jak mi pomagać, wtedy ja też to odczuwam tak swobodnie, nie? Jego siła życia i takiego rozluźnienia wpływa na mnie. I wtedy ja zapominam o chorobie, zapominam o problemach, że nie mogę tego, że nie mogę tamtego, czy coś tam jeszcze. I to życie tak zaczyna płynąć spokojnie. A przeważnie w chorobach to nerwy dają o sobie znać, nie? No, więc nerwy to jest tą najgorszą rzeczą. Więc jeżeli mamy wsparcie w rodzinie, współmałżonku, znajomych, że oni umią nas zrozumieć, to my możemy szybciej dojść do zdrowia. Lepiej się czuć. Nie myśleć, że może być nawrót, nie myśleć, że coś się tam dzieje, tylko zdobywamy taką siłę do walki. I ważne jest to, co jest dzisiaj, a nie to, co kiedyś będzie, czy było. Bo zawsze jest ważne to, co jest koło nas. Mamy piękny las, piękną przyrodę. Aż to trochę kropi, to mniejsze z tym. My sobie z tym poradzimy, nie? Tak samo z chorobą. Należy do tych klubów Amazonek i najciężej nam namawiać młode dziewczyny, żeby do nas należały, żeby przychodziły, żeby z nami współpracowały, żeby miały takie wsparcie. Bo wtedy poprzez klub częściej mogą gdzieś wyjechać, z czegoś skorzystać. A one właśnie myślą, że już jak im się, one się rozchorują i nie mają tej piersi, to one ukrywają, to zamykają się, nie? Więc ja, jeżeli przez przypadek gdzieś u lekarza, czy nieraz w sklepie, nieraz gdzieś podsłyszę, że ktoś coś związany ma z tą chorobą, zapraszam. Zapraszam, żeby przyszli do klubu. Daję numery telefonów, nie musicie przychodzić, nie musicie tego, tylko spotkajcie się z taką osobą, porozmawiamy, zrozumiecie, otwórzcie się, nie zamykajcie się, bo to wam jeszcze bardziej utrudnia leczenie. Bo człowiek otwarty, pogodny, wiedzący, mający takie jakieś zaplecze, wsparcie, no nie wiem, jak to załatwić, gdzie znaleźć lekarza, czy coś tam takiego, idę do tego klubu, dziewczyny, potrzebuję to, czy tamto, pomóżcie. Zawsze znajdzie wsparcie, zawsze pomoże. No, może przyjechać na takie warsztaty z mężem, może się odprężyć, może zobaczyć, że nie tylko choroba człowieka zamyka, że się wstydzi, że oj, bo ja jestem niewartościowa. Czy ona ma tą pierś, czy nie ma czegoś w środku, czy ma, to jest bez różnicy. Najważniejsze jest pogoda ducha, to żebyśmy się cieszyli tym życiem, które mamy, a nie czekać nie wiadomo zawsze. Poprzez zabawę można właśnie osiągnąć takie, no niby jest, jak to powiedzieć, szaleństwo, zabawa, szaleństwo, wygłupianie się, ale poprzez to tak byśmy się rozluźniali wewnętrznie, otwierali się. Bo człowiek, który się nie uśmiecha, nie bawi, nie szaleje, to jest zamknięty w skorupie, a jak jest zamknięty w skorupie, zaczynają działać nerwy, przygnębienie, wpada w depresję, no i tak dalej, nie będę opowiadać, bo nie jestem fachowcem od tych rzeczy. Staram się tylko pomagać tym, bo inni mi pomogli i dlatego, jeżeli mam okazję, zachęcam młodych, starszych, nie przejmujcie się, my chodzimy na baseny, my się bawimy, na czole nikt nie ma napisane. Mówię, co z tego, że jesteś onkologicznie chora? Ręce, nogi masz? Gorzej, abyś nie miała oczu, nie by ci było rąk. Z daleka widać, ta osoba jest chora. A tak, jesteśmy uśmiechnięte, pogodne, wesołe. A czy swoją walkę musimy stoczyć? Nieraz wylądujemy w szpitalu i tam się bierze te leki, czy chemię, czy coś. To już jest druga planowa sprawa. Więc to nie jest tak, że niektórzy, ja zawsze... Na takich warsztatach się rozmawia z ludźmi i oni pokazują, jakie oni mają trudności w pokonywaniu tych choroby. Więc nieraz te nasze problemy tak, o tak, zmniejszają się i nam się humor poprawia. To oni mają gorzej, to my mamy lepiej, to my musimy się cieszyć, bo
czego tu narzekać? A jakby mi się przytrafiło to, co jej? I naprawdę byśmy tak musieli walczyć, jak oni walczą? Więc cieszmy się tym życiem, naprawdę. I nie niszczmy otoczenia, bo to otoczenie wpływa na nas. Więc taki warsztat jak tu bardzo pomaga, nie? Naprawdę pomaga. Chociaż z boku ja by patrzył, mówił, o, co oni tam robią, nie? Skaczą, wariują, szaleją. Ale to naprawdę, tu rozmawiałam z paroma osobami, każdy przyjechał. Kobiety może tak nie, ale mężczyźni, o Jezu, co oni tam wymyślą? Może będą nam kazać jakieś tanga, cuda odstawiać, nie wiem, czy potrafię to zrobić, nie? A się okazało teraz po paru dniach, że wszyscy są szczęśliwi, zadowoleni. Że naprawdę to jest fajna zabawa, że jeżeli by mieli okazję, to się założy na 100%, że wszystkie te pary, które z nami były, wszystkie by chciały przyjechać. Wszystkie. Nie ma żadnej pary, która by nie chciała wrócić. Naprawdę, to jest, to się tak z boku patrzy i mówi, no, dorośli dzieci nie ją, nie? Ale to nie jest to. To nie jest to. To forma zabawy daje więcej nieraz niż siedzisz i słuchasz wykładnie, nieraz ci się drzemnie, co ona tam wie na ten temat, nie? Jak ja mam swoje przemyślenia, nie? No. I to nie da tyle, co właśnie taki warsztat. Odciąga od choroby. Pomaga zapominać, pomaga drugim osobom, którym bliskim, tak jakby zbliżyć się do nas wewnętrznie, nie? Zrozumieć, o, w ten sposób, nie? Ja bym bardzo zachęcała wszystkich, i mobilizowała was, którzy to organizujecie, żebyście mieli możliwości i robili nam więcej takich warsztatów, zapraszali coraz więcej ludzi. Bo może przez to, jeżeli to się tak troszeczkę rozszerzy, te młodsze pokolenie, ta młodzież, która naprawdę, aż żal nieraz patrzeć w tych szpitalach, że młoda dziewczyna, która dopiero zaczyna życie, bo jest na studiach i ona nagle przychodzi, bo ona ma guz, bo ona dostała raka czy coś takiego. My mamy zatrute środowisko. I niestety jemy bardzo dużo chemii, niezdrowej żywności, bo to się nie da inaczej teraz tej żywności produkować. I to wszystko wpływa na nasz organizm. No, z drugiej strony nasze małe lenistwo też daje swoje znać, nie? No. Niektórzy lubią coś więcej zjeść, niektórzy coś. I potem tworzy się to pewnie raczysko i ono nas toczy, nie? Więc właśnie, jeżeli młodzi, na pewno każdy spotkał się w swojej rodzinie z taką osobą chorą i widzi, że ona jest aktywna, że ona jest uśmiechnięta, że stara się pomagać innym, to nie myśli, jak jeżeli zachoruje, że to już jest koniec świata, tylko może ja też będę taka pogodna, wesoła, i tam ciociu, koleżanko, czy kto tam, pokaż mi drogę, nie? I to jest wtedy takie ciągające, nie? No więc wam życzę wszystkiego dobrego. I żeby wam się udało jak najwięcej takich warsztatów robić. Właśnie warsztatów ruchowych, nie? Czy tam muzycznych, no są inne zainteresowania też, co bardzo chętnie by przyjadą ludzie i tego, nie? Ale właśnie dla mnie ruch i śpiew i taka zabawa to jest fenomenalna rzecz. Może przez to, że mam taki temperament albo nie wiem co, nie? Dziękuję. To było wszystko. Bardzo.